Faszystowskie szczucie to komentarz jednej z celebrytek do słów córki prezydenta Andrzeja Dudy po tym, jak Kinga Duda apelowała o szacunek dla każdego i unikanie nienawiści wobec kogokolwiek. Co te słowa oznaczają? O tym porozmawiam z filolog, doktor habilitowaną Lidią Banowską. Dzień dobry, witam panią profesor. Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora. Ja rozumiem, że celebrytka, o której mówimy, ma córkę lesbijkę i oczywiste jest jej troska o dobre samopoczucie córki, ale dlaczego atakuje w niewybrednymi słowami córkę prezydenta Andrzeja Dudy, która w czasie wieczoru wyborczego właśnie starała się raczej zaapelować o szacunek i tolerancję dla wszystkich, właściwie dla każdego? Tak, no to jest sytuacja dosyć kuriozalna, w której strona hejtująca, środowisko, które stworzyło w Polsce przemysł pogardy, przypisuje stosowanie hejtu atakowanemu, czyli innymi słowy hejter zarzuca atakowanemu, że to właśnie on hejtuje, a ponadto odmawia atakowanemu prawa do apelowania o wzajemny szacunek. To można to widzieć jako taką sytuację właśnie z jednej strony ironicznego odwrócenia, z drugiej jako próbę wykluczenia medialnego, rodzaj takiej cenzury prewencyjnej, w której to jedna strona określa, co komu wolno powiedzieć, bo możemy sobie wyobrazić, że gdyby taki apel o szacunek wystąpił ktoś ze środowiska, no na przykład pana Trzaskowskiego, to jak najbardziej uzyskałby pełne poparcie, tak, pani Agaty Młynarskiej, jako że ona by uznała, że jemu wolno. Także można to widzieć jako taką też próbę ograniczania wolności słowa, ale warto zobaczyć, że ten przekaz jest pisany w pewne szersze ramy. No właśnie, pani profesor, bo skąd to się bierze w ogóle? Skąd ta odwaga u celebrytów na takie ataki, na taki hejt właśnie, na takie odwracanie pojęć? No można powiedzieć tak, forma samej wypowiedzi, no taki protekcjonalny ton, przywołuje na myśl atak całkiem niedawny jeszcze z czasów kampanii, wystosowany przez jednego z dziennikarzy niemieckiej prasy. Ten ton był tyleż protekcjonalny, co niestosowny wobec córki urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej. Natomiast przykład przyszedł z innej strony, niezależnie od tego, że jest on zupełnie nieuprawniony. Natomiast jakby te szersze ramy wpisują się w takie nakręcanie narracji, która zaistniała przy okazji brudnego chwytu w czasie kampanii wyborczej, to znaczy próby wykreowania czarnego PR-u wobec prezydenta Andrzeja Dudy i właśnie kłamliwej narracji zbudowanej wokół myśli o tym, że w przypadku LGBT nie chodzi o sprzeciw wobec ludzi, a o sprzeciw wobec stojącej za tym środowiskiem po prostu destruktywnej społecznej ideologii. No tak, ale przypisywało się prezydentowi dokładnie, zupełnie co innego niż powiedział. No tak, ale to jest próba, jakby pewna narracja została narzucona, czy została zapoczątkowana. Miała ona na celu zniszczenie konkurenta politycznego i jeśli mamy potem no taką właśnie frazę, jaką pan tutaj przywołał, czyli jakieś faszystowskie szczucie, to chodzi właśnie o taką stygmatyzację. To znaczy, jeśli opowiadacie się za rodziną i przeciw ideologii LGBT, to jesteście faszystami. I za tym idzie zaraz idące wykluczenie moralne prezydenta, który śmiał podpisać kartę rodziny. I jakby ten przekaz Młynarskiej wpisuje się w te szersze ramy najpierw. Bo do tego również odnosi się to sformułowanie o rzekomym horrorze, który zgotował ludziom i ich dzieciom Andrzej Duda. No to jest wypowiedź zupełnie osobliwa. Ona pokazuje pewną skalę aberracji takiej wypowiedzi i jakieś takie oderwanie od rzeczywistości, bo nie ma żadnych faktów na poparcie takiej hipotezy. I moim zdaniem ona pokazuje pewną frustrację, skalę frustracji środowisk liberalno-lewicowych. No frustracji nakręcanej zupełnie bezpodstawnie. No, niemniej wydaje się, że jest to celowo kreowane na użytek polityczny. Wpisuje się znakomicie w strategię środowisk LGBT, w strategię marketingowo-polityczną, w strategię ofiary. To jest jeden z filarów takiej ogólnej strategii marketingowo-politycznej tego środowiska. Jest to opisane w książce Macena i Kierka po balu. No, to po prostu doprowadzi do osiągnięcia przez środowisko LGBT celów politycznych, to znaczy poprzez zmianę postaw doprowadzi do zmian prawnych i realizacji roszczeń tego środowiska. Czyli chodzi o to, żebyśmy jasno, dali się mówić to, co myślimy, mówiąc krótko, tak? I jak zamykanie ust po prostu ludziom. Tak, no to jest o tyle właśnie, tak jak mówiłam, kuriozalne, że jakby odmawia się tego prawa wołania o wzajemny szacunek stronie, która po pierwsze jest atakowana, a po drugie przyznaje się to prawo właściwie tej stronie atakującej, hejterom. To znaczy hejter może hejtować i jednocześnie wołać o wzajemny szacunek. Jest to sytuacja jakaś zupełnie
no, niezrozumiałe. Ale z drugiej, tak, a z drugiej strony też z tego obozu widzimy na przykład akcję tak zwanych ośmiu gwiazdek, która się pojawiła, pod którą miały się kryć słowa wulgarne i skierowane przeciwko wrogowi politycznemu, czyli Prawu i Sprawiedliwości tak naprawdę. Tak, natomiast to jest jakby na wiele sposobów w różnych mediach usprawiedliwiane. To ja już się z tym spotkałam, że na rozmaite sposoby jest to usprawiedliwiane, taki rodzaj hejtu wulgarnego. Pani profesor, nazwijmy sprawy po imieniu. Nie w różnych, tylko w tych, które należą najczęściej do koncernów międzynarodowych, choć nie tylko, bo oczywiście Gazeta Wyborcza też w tym bryluje. I one, że tak powiem, bardzo się w tym ścigają, prześcigują się nawzajem, można powiedzieć. Bo jeśli 80% bodaj tych ogólnopolskich mediów i 90% przeodwrotnie krajowych, regionalnych należy do właśnie innych koncernów, no to pokazuje skalę, z jaką mamy do czynienia, prawda? Tak, to pokazuje skalę, z jaką mamy do czynienia, i warto zwrócić uwagę, że na przykład strona niemiecka jest zainteresowana i wykupiła media regionalne, ale tylko na ścianie zachodniej Polski, czyli ich interesują wpływy tutaj. I jest to jakby ta kampania, myślę, że uzmysłowiła wszystkim bardzo już wyraźnie, jak silna jest to władza i jakie to ma znaczenie dla suwerenności Polski. No tak, zresztą to jest cała też temat dotyczący i faktu, i Die Welta, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo pani profesor dziękuję za ten krótki komentarz. Na koniec, jeśli państwo pozwolą, dziękuję pani profesor uprzejmie. Dziękuję bardzo. Lidia Banowska, doktor habilitowana, filolog, była gościem popołudnia.